Hejka, tutaj Tissy, witam was na moim kanale w 9 vlogmasie. I rozpoczynam vlogmasa, mamy godzinę jakoś chyba 14. Coś takiego, więc dosyć późno, ale powiem wam, że dzisiaj mam taki totalny dzień leniucha i szczerze nic mi się nie chce. I jedyne zajęcie, które bym robiła, to siewanie, więc jakaś masakra. Ale jeszcze nie otwierałam kalendarza adwentowych, więc chodźcie ze mną je otworzyć. Milka, więc już znalazłam 9. Jest ona tutaj. O nie, pierwszy raz mi się kalendarz z Milki rozerwał. O, i dzisiaj mamy prezencik. Dalej mamy z Douglasa, 9 jest tu. Wow, otworzyłam dobrze i prawie nic się nie porwało. I mamy jakąś kolejną próbeczkę, więc możecie mi napisać w komentarzu, jak ona w ogóle do czego służy. Bo ostatnio coś napisaliście, czy jest na smarszczki, czy coś takiego. Więc możecie mi teraz powiedzieć, do czego ona służy. Nasze Haribo. Jej, mamy dzisiaj tego żelka i ten żel jest taki dobry. Powiem wam, że te żelki bardzo lubiłam, a najbardziej lubiłam to jakiś zielony, więc jej, on jest taki dobry, wspomnienia z dzieciństwa. Linda. Siłujemy się. Ała. I mamy dzisiaj cukierka takiego zielonego. Magnetik. Dzisiaj mamy jakąś bombeczkę. Teraz tak myślę, czy dzisiaj na pewno 9 już tak szybko to minęło, więc tak, dzisiaj jest 9, tak, że mi otwierała źle i wpadło mi do środka. O, dzisiaj mamy Kinder Country, czyli zauważcie, wszystko idzie po kolei. Okej, okay, podsumowanie naszej zdobyczy, więc mamy tego cukierka z Lindora, Kinder czekoladkę, Kinder Country, Magnetic, Douglas, Milka i Chillex Haribo. Moim ulubieńcem będzie chyba to Kinder Country oraz ten najbardziej żelek. Otwieramy 9 i tutaj się mieści. Dzisiejsze nagrody są to tamsiemki i plus długopis jednorożec. I dzisiejsze zdobycze właśnie jest to ten długopis jednorożec, właśnie takim odstającym. I do tego mamy tasiemki, takie słodkie, bardzo fajne. I teraz losujemy, do kogo to trafi. Mam już karteczkę i ten zestaw trafia do Agnieszki By z Dama Sławka, coś takiego, więc mogłam coś przekręcić, ale serdecznie Cię pozdrawiam i wleci do Ciebie ta paczuszka. Almost here again. People come from far and near again. Isn't Christmas time a one? Aktualnie piszę rozprawkę i jak widzicie, tutaj mam w ogóle jakieś sformułowanie, jak mogę rozpocząć rozprawkę i w ogóle. I tutaj właśnie ją piszę. Isn't Christmas time a wonderful thing? And Santa Claus will drop on by. Can you feel that? Okej, słuchajcie, powiem wam, że dosyć długo się do was nie odzywam, ale uczyłam się inwokacji i pisałam rozprawkę. No jak mówiłam, mam dzisiaj taki dzień leniucha, że mi się nic nie chce, ale powiem wam, że już napisałam to, nauczyłam się tego chociaż tak mniej więcej. Posprzątałam pokój, więc jest dobrze, nie jestem aż takim leniem. I słuchajcie, dużo osób chce, żebym pozdrowiła ich filmik. Ale po prostu z tym wiążą się pewne konsekwencje, ponieważ jak zacznę pozdrawiać na przykład jedną osobę, dopóki będzie chciała kolejna i kolejna i kolejna, że po prostu będę przez cały filmik pozdrawiać osoby. I to tak, wiecie, no dziwnie będzie wyglądać, dlatego pozdrawiam też czasami na Instagramie, na przykład daję wasze relacje na moją relację, tak jakby. Więc tak w taki sposób mogę wam tak jakby was promować i pozdrawiać. I tak jakby wiecie, no przestała pozdrawiać i byłoby, że kiedyś pozdrawiać, czemu teraz nie pozdrawiasz, no i wiecie, o co chodzi, więc aktualnie nie pozdrawiam osoby. Pozdrawiam tylko takie osoby, które znam, jak na przykład moich znajomych, przyjaciół,
z którymi mam naprawdę bardzo dobry kontakt i są w moim życiu jakoś ważni. Możecie mi pisać w komentarzu, na jakie tematy mam się wypowiadać lub co mam jeszcze chcecie zobaczyć na moich vlogmasach, bo po prostu nie mam zielonego już pojęcia, po prostu jakoś mi brakuje weny. Już nawet myślałam, czy dzisiejszego vlogmasa na przykład nie usunąć i po prostu nie nagrywać, ale chciałabym dopełnić tą liczbę 24, chociaż wiadomo, może to mi się może nie udać. Na razie cały czas daję radę z montowaniem, z czego się wiążą pewne konsekwencje, ponieważ cały czas chodzę spać o 20 po 24 i akurat dzisiaj i przedwczoraj się wyspałam, ale już jutro muszę wstać o przed 6 po prostu iść na roraty, więc no dosyć naprawdę słabo, ale jeszcze przez ten tydzień, no i później już będzie git, już nie będę musiała chodzić. Tak wygląda moje stanowisko pracy, znaczy no wiecie, musiałam pięknie ułożyć, no ale tak wygląda mój brudnopis, a tak wygląda bez brudnopisu, to już jest, no tak. W ogóle kocham te kartki są tak miętkie i ten w ogóle mój, jak to się mówi, moje pismo jest takie ładne w ogóle, możecie zobaczyć, która jest godzina. Mamy godzinę 19:13. Tutaj znajdują się w ogóle wszystkie te, wiecie, rzeczy z Douglasa, chociaż nie są wszystkie, bo podałam mamie i moja mama ma je. Okej, mi się wydaje, że to już chyba tyle na tym vlogmasie. Nie wiem, ile będzie trwał, ale raczej niedużo. Jakoś dzisiaj po prostu nie miałam materiału, jutro też nie wiem, czy będę mieć. Chociaż mam jakieś fajne wstawki, więc mam w planach nagrać jutro. Więc zobaczymy. Więc do jutra, jutro mamy poniedziałek i niestety muszę iść do szkoły i na roraty, więc no nie chcę już myśleć o jutrze. Więc zapytajcie o łapeczce w górze, o subskrypcji na moim kanale, o komentarzu. No i co, do zobaczenia już jutro i bye!